merytorycznie odnoszony do tematyki i tychże dwóch dni, w których będziemy uczestniczyć. Ale przede wszystkim jest to słowo wdzięczności, podziękowania ze strony mojej osobiście, księdza arcybiskupem Markiem, zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w imieniu konferencji. Chciałbym także podziękować za istnienie stowarzyszenia, za członków tego stowarzyszenia, którzy włączają się na różne sposoby w życie Kościoła w Polsce i są, jesteście, wy, bracia i siostry, nie tylko po kościelnemu, wy, bracia i siostry, bo traktuję was jak braci i siostry. Pomocą dla nas ogromną, kiedy chodzi o przygotowywanie różnych, czy to dokumentów, czy działań, wytyczanie kierunków, obrona określonych stanowisk, wartości, to wszystko, o czym ksiądz arcybiskup Marek mówił, aby to i prawda nie zaginęła w tym wszystkim świecie, na zawirowaniach, w których się znajdujemy, i prawo stanowione miało respekt dla prawa naturalnego, było odzwierciedleniem tego, co zapisane jest w prawie Bożym. Dlatego też ta łączność, ten styk prawa Bożego, prawa kanonicznego i prawa stanowionego, świeckiego jest tak bardzo istotny. Dlatego też wracam do tej myśli przewodniej, a mianowicie patrząc na zgromadzonych, radość i pełne serce, że jest coraz więcej osób młodych, są nestorzy, którzy wyznaczają kierunki i bardzo dobrze, że są. I dziękujemy za to. Są pokolenie średnie, jest pokolenie młode, które daje nadzieję i radość na pewne serca, że przyszłość kanonistyki w Polsce jest świetna. Dalej radością jest także to, że oprócz duchownych kapłanów są osobiście konsekrowanego, w tym siostry zakonne, a potem osoby świeckie. To także świadczy o tym, że prawo kanoniczne nie jest zarezerwowane dla Kościoła służebnego, dla kapłanów, dla stanu, dla duchowieństwa, ale jest prawem Kościoła, gdzie bazą, przynależnością i podstawą praw jest sakrament Chrztu Świętego i dobre przygotowanie w ośrodkach, które mamy w Polsce, i wielu z nas za granicą studiowało. To przygotowanie merytoryczne jest istotne, na wysokim poziomie i możemy cieszyć się rozwojem tegoż prawa, nie tylko w wymiarze, tak jak powiedziałem, uczelnianym, akademickim, ale potem właśnie pracy w sądach kościelnych i w innych instytucjach, które domagają się znajomości przepisów prawa. Ja chciałbym w sposób szczególny podziękować tym spośród obecnych tutaj, którzy są zaangażowani bezpośrednio w posługę przy Konferencji Episkopatu Polski w Radzie Prawnej, gdzie większość dokumentów, oprócz tych, które administracja sekretariatu na co dzień, dzięki obecnej siostrze doktor, która jest całym naszym biurem prawnym, ale i przepisy, które ustalane są, statuty, które są redagowane, oczywiście o zasięgu ogólnopolskim, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, są prowadzone właśnie pod przewodnictwem księdza biskupa Ryszarda Kasyny w Radzie Prawnej, gdzie wielu spośród tutaj obecnych bierze udział i są zaangażowani. Pragnę także podziękować za tę pomoc świadczoną w przypadku proszonych kanonistów do różnych tematów, które stanowią życie Kościoła w Polsce, mianowicie przy konsultacjach nowych projektów ustaw, które są konsultowane także z Kościołem, i tutaj bym także chciał się liczyć z ogromną prośbą o jeszcze większe zaangażowanie, szczególnie w tych trudnych tematach. Nie myślę tylko o konsultacjach, ale myślę o publikacjach, które mogłyby pomóc pracować i potem także jakieś właściwe nurty w wyrokowaniu, w sentencjach wydawanych przez sądy, państwowe sądy w Polsce, które dotyczą te wyroki życia Kościoła. Nie myślę tylko o dramatycznej sytuacji procesu związanych z przestępstwem przeciwko systemu przekazania w stosunku do małoletnich. Nie myślę tylko o samych poszkodowaniach, ale mam wiele innych także kwestii, które są
tak jak wspomniałem wcześniej, z pogranicza prawa kanonicznego i prawa świeckiego, prawa polskiego i brakuje czasami publikacji jednoznacznych ze strony kanonistyki, które by dawały podstawę do tego, aby wypracować pewną linię sądowniczą, która nie tyle byłaby przyjazna, przychylna, co sprawiedliwa i właściwa. I dzisiejsze to spotkanie, ta konferencja, którą rozpoczynamy dzisiaj i jutro, jak już było wspomniane, tematyka bardzo szeroka, ale to, co leży też leży u podstaw rozważań naszych, szczególnie w tym dniu dzisiejszym, to nowa księga szósta Kodeksu Prawa Kanonicznego znowelizowanego przez papieża Franciszka, a więc kwestie dotyczące prawa karnego, materialnego, potem także szerzej prawa procesowego, karnego. Te spotkania doroczne, prowadzące, jak widać, dałem przed chwilą ile osób siebie się nadejało, około 200 osób, mam prawie wszystkie miejsca wypełnione z całej Polski, od, jak wspomniałem, strony księży profesorów, tutaj obecnych, po najmłodszych adeptów prawa kanonicznego, pracowników sądów. To dobry znak, raz, że nie pozostajemy na tym, co pozyskaliśmy w czasie uczeniami uniwersytetu, tylko chcemy pogłębiać, aktualizować naszą wiedzę, tworzyć także wspólnotę środowiska kanonistów w Polsce poprzez wzajemne relacje, które potem wydają dobre owoce we współpracy w konkretnych już zagadnieniach, które przychodzi nam rozwiązywać. Tak więc cieszę się tą obecnością, cieszę się tą konferencją. Dziękuję raz jeszcze na ręce księdza profesora Józefa Kukowskiego, całemu zarządowi stowarzyszenia i współorganizatorom, a więc Stowarzyszeniu Instytut Teologiczny Misjonarzy, Sąd Metropolitalny Archidiecezji Krakowskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KULI, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL za zorganizowanie tej konferencji. Dziękujemy także księdzu profesorowi i wydawnictwu Paludium za ten najnowszą publikację dotyczącą właśnie szóstej księgi prawa, którą już widzieliśmy i wielu z nas już nabyło i ma przy sobie. Cieszymy się nowym wydaniem Kodeksu Prawa Kanonicznego i tutaj przede wszystkim księdzu profesorowi Piotrowi Majerowi dziękujemy i znowu wydawnictwu Paludium za to, że lata pracy, po konsultacjach odpowiednich, to wszystko ujrzało się na podzielne i cieszymy się, że ta nowelizacja i wszystkie nowelizacje aż do kwietnia, które się dokonały, nowy przekład poprawiony mamy w ręku i możemy z tego korzystać. Czekamy teraz jeszcze na inne wydanie, trochę uprzedzę i zgadzę z komentarzami, więc to wszystko będzie służyć nam w naszej codziennej pracy, czy to w sądach, czy w decyzjach, czy na uczelniach, by prawo kanoniczne było właśnie tą dyscypliną, która ma nie tylko świetlaną przeszłość, ale także świetlaną przyszłość. W związku z tym życzę bardzo serdecznie wszystkim nam obecnym owocnych obrad. Niech te dwa dni przyczynią się do pogłębienia merytorycznego zagadnień, które będą poruszane, a potem niech służą naszej codziennej pracy. Dziękuję raz jeszcze księdze profesorze Szczęborze.